Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam mamom ogarnąć chaos emocjonalny związany z macierzyńcem i wszystkimi jego wyzwaniami. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o takim wyzwaniu, jakim są zmiany. Bardzo często jest tak, że chcemy, żeby coś się zmieniło. Żeby moje dziecko się zmieniło, żeby mój partner się zmienił, żeby moje życie się zmieniło, żeby pewne aspekty mojego życia się zmieniły. Mam taką ochotę, żeby tak się podziało. Kiedy tak się patrzymy na te aspekty różnego właśnie, które mają się zmienić, co by musiało się stać, dajemy w te, tak jakby na zewnątrz, właśnie w te wszystkie aspekty, w te obszary naszego życia, dajemy mnóstwo uwagi, naszej uwagi. Dajemy mnóstwo właśnie energii jakiegoś, poświęcamy na to czas. W nas w ten sposób tworzy się też dużo, dużo napięcia. Tworzy się napięcie, tworzy się takie też niezadowolenie i mamy różnego rodzaju oczekiwania, że ktoś się domyśli, że ktoś coś zrobi, że on się zmieni, ona się zmieni, coś się podzieje. Mamy po prostu dużo jest takiej właśnie energii oczekiwania. Na przykład na fanpage'u, na Desprendete holistycznie mam integrację właśnie naszych oczekiwań na tego, na tych zmian, to co chcemy, a co tak naprawdę jest pod tymi zmianami, co tak się naprawdę się dzieje. Więc tutaj zachęcam, jeżeli chcesz przeprowadzić sobie taką integrację, to zapraszam. A dzisiaj chciałam też opowiedzieć o tym, że jeżeli chcemy jakiejkolwiek zmiany, to zobacz, ile masz właśnie obszarów czy aspektów swojego życia, które tak się, jakby zbiór, nie? Takie kółeczka. I one się tak przeplatają. Ale tak zawsze w centrum jesteś ty. Ty, po prostu ty. Jeżeli chcesz, żeby jakiś aspekt twojego życia się zmienił, coś, żeby się zmieniło, to musisz się zmienić też ty. Ponieważ bardzo łatwo jest chcieć, żeby moje dziecko na przykład przestało, nie wiem, krzyczeć, prosić mnie o rzeczy, mnóstwo rzeczy, nie? Chcę, żeby na przykład partner zbierał skarpetki. I jest to super, bo tak chcemy. Ale jeżeli zawsze jest awantura po tych skarpetkach, jeżeli robię to z pretensjami, jeżeli to zawsze działam tak samo. Nic się nie zmienia. Ani u niego, ani u mnie. Ale w momencie, kiedy ja coś zmienię, to cały aspekt, cały ten obszar też może się zmienić. Ja właśnie ostatnio na grupie opowiadałam o elastyczności. O tym, żebyśmy byli elastyczni w naszym, nie tylko w macierzyństwie, bycia rodzicem, ale po prostu w podejściu do wielu spraw. Ponieważ w momencie, kiedy ja się zamykam, kiedy właśnie tak ta moja uwaga jest tu, że to tak wszystko musi być, muszę tak wszystko kontrolować, nie ma uwagi we mnie. Nie ma uwagi we mnie na przykład na mój ból, na moje cierpienie, na przykład albo na takie zwykłe zmęczenie. Kiedy moje potrzeby nie są zaspokojone, to od razu one rzutują na wszystkie moje, na mnie, na moje zachowanie, a ja to rzutuję na wszystkie aspekty mojego życia. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli ja chcę zmiany, to muszę zacząć od siebie. Muszę coś zmienić, muszę inaczej reagować. Warto się przyjrzeć temu, co chcesz, jak chcesz zmienić i wtedy możesz zaplanować, jak chciałabyś reagować, jak chciałabyś inaczej to, jakbyś chciała, żeby w ogóle ten twój aspekt wyglądał twojego życia, więc jakbyś mogła zareagować inaczej, co byś mogła zrobić inaczej. I jeżeli raz sobie zaplanujesz, nie wyjdzie, działasz po staremu, robisz drugi raz, znowu, tylko musisz podejść do siebie z miłością. Kurczę, znowu zrobiłam tak. Następnym razem chcę zrobić tak i tak. Może wyczujesz jakieś
na przykład moment, kiedy zbliża się coś, że coś się podzieje i może możesz zmienić już coś wcześniej, zadziałać. Przyjrzyj się, obserwuj. I tutaj naprawdę trzeba bardzo dużo takiej uwagi i obserwacji samej siebie, samego siebie. I to bardzo, bardzo pomaga. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli chcesz, zasubskrybuj mój kanał. W ten sposób będziesz informowana o dalszych, o następnych filmach, które będę nagrywać. No i bardzo serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia strony www.desprendete.es. Tam na bieżąco są wszystkie informacje o tym, co się dzieje u mnie, co robię, jakie warsztaty i tak dalej. Zmiany w naszym macierzyństwie, dla naszego macierzyństwa, w ogóle zmiany w naszym zachowaniu. Będziemy pracować na szkołach emocji i to pracujemy w szkole emocji i w szkole emocji dla rodziców. W szkole emocji jest bardziej nastawione na dziecko, na naszą relację z dzieckiem, ale w naszej relacji z dzieckiem podstawą jesteśmy my. Więc jeżeli my siebie przepracujemy, to wtedy ta relacja z dzieckiem też będzie o wiele inna, będzie fajniejsza, pełniejsza, harmonijna i spokojna. Buziaki, pozdrawiam serdecznie, transformacji.